patrz do tej czarnej dziury. Nie podglądam. A przeczytasz? Nie, szczaliela. Ach, nie tak. Proste, nie? No, dla mnie najmniej. No. A teraz szybko. Matras przyniosł na bord matras. Słuchaj, bardzo dobrze. Poczekaj, poczekaj. Cześć, witam Was na kanale o życiu w Polsce. Dzisiaj mam goście piękną i cudowną Klaudię, która jest makijażystką. Będziemy mówili o łamaniu języków. Tak, ja mówię w języku rosyjskim i Klaudia musi to powtórzyć, a Klaudia przygotowała w języku polskim i ja muszę za nią powtórzyć. Także myślę, że to będzie bardzo ciekawy eksperyment. Dobrze, to jest dwa wiersze. Mhm. Na dworze trawa, na trawie drawa. Muszę przetłumaczyć? No, nie, czekaj, no jeszcze raz powtórz. Na dworze trawa, na trawie drawa. Na dworze trawa, na trawie dwara. No prawie, słuchaj. Bardzo dobrze, bo powiedziała, że na dworze są trawa, a na trawie leżą drowa. I no, właśnie no. Coś takiego. Nie robi drawa, na trawie dwara. Nie robi trawa. Drawa. Drawa. Na trawie dwara. Super, no. Elegancko, słuchaj, czuję, że pójdzie Ciebie dobrze, bardzo. Mhm. To mnie bardzo podoba. To się nie ma śnieka siej, ta się tjasiek awasiej. O matko. Właśnie, kiedy szukali takie łamanie języków, to próbowałam znaleźć takie wiersze, żeby były podobne do polskiego. Kiedy my przyjeżdżamy do Polski i słyszymy język, to zawsze nam słyszę tylko psz, psz, psz. No i do tego właśnie chyba ty też teraz masz taki. Ja nie mogę wyłapać słów, o to chodzi, żeby to było. Niemyślnej kasiej. Toś niemyślnej kasiej. Prawie. Tasiek, jasiek, awasiej. Tasiek, jasiek, awasiej. A tam prawie wyszło. No. To właśnie mamy taką bajkę. Kasiej to takie imię chyba, który nie umierał. Taki bardzo, bardzo chudy, stary dziadek, który w ogóle był bezsmiertny. Kasiej. I właśnie on taki, że bardzo chudy, taki po prostu, że tylko kości i skóra. I ciągnie kartonik z warzywami. Żeliela mama myła. Mama miło. Myła, myła. Mila myła, nie lubiła. Mila myła, uraniła. Nie żyjęła mama myła? Tak. A co dalej było? Mama Milu myła, myła. Mama Milu myła, myła? Myła. No, myła. Prawie. No. Mila myła, nie lubiła. Mila, myła, uraniła. Mila myło, nie lubiła? Tak. Miła? Myła, uraniła. Myła, uraniła. No, elegancko. O, coś fajnego? Cztery słowa, ale ja czasami sama nie potrafię tego powiedzieć. Dobrze, to mów powoli, ja będę się starała powtórzyć. Regulirowczyk liguriec regulirował w Ligurii. O matko. Regulirowczyk. 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 Rowsik. Rowsik. A dalej? Liguriec. Liguriec. Regulirował w Ligurii. Dirigował Ligurię. Kierujący ruchem w Liguriec. Kierował ruchem w Ligurii. Coś takiego chyba będzie po polsku. Dobrze. A to nie jest w ogóle tak... Ciężko jest powtórzyć samo... Takie słowo. Tak, te dźwięki nie są łatwe. Już nawet nie chodzi o to skomplikowanie tych połączenia kilka razów tak podobnych, tylko sam dźwięk dla kogoś, kto nie zna języka, nie? No, żeby właśnie, to powtórzyć. Właśnie to chodzi, że język rosyjski, on bardziej taki twardy jest. Troszeczkę takich dźwięków więcej mamy takich twardych. Właśnie to zawsze u mnie zostanie, nawet jak wyuczę doskonały język polski, zawsze u mnie to takie twardość zostanie. Nawet tam ły i tam ry, gy, dy, taki właśnie, że od razu tak jest postawiony język na takie wymowy twarde. Tak. Biały śnieg, biały miel, biały sachar też biel. A вот białka nie biała, białej даже nie była. Dobra, to czekaj. Biały śnieg, biały... Powtórz to pierwsze zdanie. Biały śnieg, biały miel. Biały śnieg, biały miel, biały sachra. Sachar. Sachar. Toż biel. A wot bielka nie była. Biela. Biela. Bielej darzy nie była. Barkas przyjechał w port Madras. Matros przyniósł na bord matras. W portu Madras matrosa.
Porwali w draki albatrosa. O matko. Barka przyjechał w port matrasa. Madrasa. Madrasa. Bo matras to jest matras jak po polsku, a madras to jest jakieś miasto. Matros przyniósł na bord matras. Matros przyniósł na bord matras. Elegancko, słuchaj, nawet prawie akcentu nie masz. Staram się. To właśnie kilka nagrań z łamania języków i będziesz już mówiła elegancko po rosyjsku. Albo mniej więcej rozumieć. Po co się uczyć całego języka, po co iść do szkoły, jak można się na samych łamaniach nauczyć? No właśnie, wyuczę kilka łamańców i tyle. Takie, które będą przydatne na przykład gdzieś w podróży, tam, że jestem głodny, jak muszę przejść do dworca, jak muszę skorelać mnie, już. Tyle. Portu madras, matras matrosa, parwali w draki albatrosa. Portu matras. Madras, matras, matrosa. Matras, matros, matrosa? Nie. Aha, to teraz mi mówisz, dobra, okej. Okay. Madras, matras, matrosa. Matras, 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 matrosa. Parwali w drake albatrosa. Parwali w drake albatrosa. Rozderli ptaka. Rozderli. A albatros to jako albatros, czy jako ptak? Jako? No tak. A co, jest jeszcze inne? Nie! No, tak myślę. Może właśnie nie widziała tego jakiegoś znaczenia innego. No bo myślała, że to tylko ptak. Z kreatywnym kreatyw, nie po kreatywnemu, нужно перекреативить. Z kreatywnie kreatyw, nie po kreatywnemu. Prawie. Нужно перекреативить. Нужно перекреативить. Перекреативить. Креативить. Powtórzysz sama całość? Nie. Nosić sienia w sieniu sienia, spać na sieniu było w sieniu. Nosić sienia w sieniu sienia, spać na... no... Wodowóz wiózł wodę spod wodoprowadu. Wodowóz przywiózł wodę. Wodowóz wiózł wodę spod wodoprowadu. O matko, to ty to dobrze znasz. Wodowóz wiózł. Jeszcze raz. Wodowóz wiózł wodę. Wodowóz wiózł wodę spod wodoprowadu. Wodowóz wiózł wodę. I spadła do prawoda. A jeszcze raz. Wodowóz wóz wodu i spadła do prawoda. Prawie, elegancko. Miszka w ciumie czysta. Ciuni czysta ta uciukcie w ciumie. Bardzo ciekawe w ogóle to brzmi. Jeszcze raz, no. Ciukcia w ciumie. Czystet. Ciumie. Ciumie to jest taki buty. Jeszcze raz. Czysta ta uciukcie w ciumie. Czysta ta uciukcie w ciumie. Cudownie! Poszedł z pazaranku Nazar na bazar, kupił tam kazu i korzinków Nazar. Poszedł z pazaranku Nazar bazar. Na bazar. Na bazar. Kupił tam kazu i korzinku Nazar. Kupił tam kazu i korzinku Nazar. Korzinku. Korzinku. Powiedziałam korzinku. Korzinku. Obrazek. A tak powiedziałam inny wyraz? Tak, nie. Powiedziałam wyraz, którego nie znam. A sama by powiedziała, tak. No właśnie. W niedrach tundry wydry w kietrach tyret wiodra jadra kiedry. Wytraw z wydry w tundry kietry wytru jadra... Wytru wydra jadra kiedra wytru getra wydry mordu jadra wiodra wydru w tundru. Tundru, getru, wydru. A teraz słowo, które zapamiętała. Wydru i getru, a tu w getry się upierały. No, czy no, że wydru w getrę? No, w lesie, w tundru. Tundru, no. Popatrz. No, już rozumiesz. Wytłumaczyć, ale powtarzać niekoniecznie. Idealnie. W niedrach tundry, wydry w getrach, tyle wiodra, jadra, kiedra. Fajne to jest. W niedrach tundry, wydry w kiedrach. Tyle wiodra, jadra, kiedra. Tyle wiodry, jadry, wiedrach. Tak. Wiodra. A druga połowa, jak tam ściągnęli z tej wydry, to już nie będziemy powtarzać. Na tym moja część rosyjskich łamania języków się skończyła i zaczyna Klaudia. No, uważaj, bój się. Już. Dobra, dawaj, żgi. Okej, okay. Lecimy. To mamy coś prostego na początek. Na wyrewolwerowanym wzgórzu przy wyrewolwerowanym rewolwerowcu leży wyrewolwerowany rewolwer wyrewolwerowanego rewolwerowca. Dzięki bardzo, pa. Chodź tu, chodź, powtarzaj, ja powtarzałam. Na wyrewolwerowanym wzgórzu przy wyrewolwerowanym rewolwerowcu przy wyrewolwerowanym
rewolwerowcu. Rewolwerowcu. Leży wyrewolwerowany rewolwer. Aha, leży wyrewolwerowany rewolwer. Wyrewolwerowanego rewolwerowca. Wyrewolwerowanego rewolwerowca. Prawie, no. Widzisz? No to coś następnego prostego. Cesarz często czesał cesarzową. Cesarz często czesał cesarzową. No widzisz? No popatrz. No, no to super. Dobra. Trzmiel w puszczy tuż przy pszczynie straszny wstrzyna szum. Trzmiel puszcza tuż przy pszczynie? Straszny wszczyna szum. Straszny wszczyna szum? Uh-huh. A co to znaczy? No trzmiel to rozumiem, to takie... Trzmiel, taki owal. Tak. W puszczy, no to puszcza. Tak. Tak. Taki las. Tuż przy pszczynie, pszczyna taka ta miejscowość. Obok miejscowości. Uh-huh. Straszny wszczyna szum. A, że hałas. Straszny wszczyna szum. Tak jest. Dobra. Co tu jeszcze takiego? Dżdżystym rankiem grzeg żółki i piegrze, zamiast wziąć się za dżdżownicę, nażarły się na czczomiąższu rzeżuchy i rzędem rzygały do rozrzeżonej brytwany. I ja tylko słyszę brzmi. No to pójdziemy tak te. Słuchaj, ale powiem ci, że bardzo fajny czytasz to. Dżdżystym rankiem grzeg żółki i piegrze. A to imiony czy co? Nie, grzeg żółki i piegrze to takie... Tak myślę, że to są ptaszki. Żółki i piegrze. Zamiast wziąć się za dżdżownicę... Zamiast wziąć się za dżdżownicę... Nażarły się na czczomiąższu rzeżuchy. Nażarły się? Na czczo? Na czczo... Miąższu rzeżuchy? Miąższ rzeżuchy? Miąższ... W ogóle nie, zielonego pojęcia nie mam, co to znaczy. I rzędem rzygały do rozrzeżonej brytwanny. To już rozumiem. I rzędem rzygali do rozrzeżonej brytwanny? Tak jest. Brytwanna, czyli taki rondel, taki garnek większy. Aha, taka brytwanna. A to bardzo lubię. Leży jeży i nie wierzy, że na wieży leży jeży. Leży jeży i nie wierzy, że na wieży leży jeży. No popatrz, to jest niesprawiedliwe, bo ty wszystko bardzo ładnie powtarzasz. Ja muszę coś znaleźć normalnie. To właśnie też było. Będę miała jedną linię języków, które może później przeszycić na wideo i będzie elegancko. Tak jest. Super. Na wyścigach wyścigowych wyścigówek, wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową wyścigówkę, stając się pierwszą wyścigową wyścigówką na wyścigach wyścigowych wyścigówek. Na wyścigach wyścigowych wyścigówek? Wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową wyścigówkę. Wyścigowa wyścigówka wyścignęła wyścigową? Wyścigową? Wyścigówkę. Wyścigówką. Stając się pierwszą wyścigową wyścigówką na wyścigach wyścigowych wyścigówek. Stając się pierwszą wyścigową wyścigówką na wyścigowych wyścigówkach. Na wyścigach wyścigowych wyścigówkach. Jednej wyścigówki ci zabrakło, odjechała. Prawie. Ale jak Klaudia podeszli mnie ten link, to cię nauczy tego. Bardzo chętnie, ja czekam. I będę później, jak ze mną będą się witali, to wyścigową wyścigówkę na pokazać swoje zdolności. O, a to też jest klasyk. Szedł Sasza. Mamy taką szosą. Szosą? Suchą. Szosą? Ktoś się chyba pomylił. Suchą szosą. Była sucha i się wysuszyła jeszcze bardziej, gdy szedł nią Sasza i suszył szorty suszoną suszarką z suszarni i była wysuszona. Dobra, nie aż wysuszona. Taką. Nie aż taką. A jaką w nocy? Szła Sasza po szosę i sesała suszką. Taką krótką. Szła Sasza po sosze i suszyła suszką. No prawie. Mała muszka spod łopuszki chciała mieć różowe nóżki. Mała muszka spod łopuszki chciała mieć jakieś tam różowe nóżki. Znasz to? Nie, bo to już łatwiej jakoś zrozumieć i zapamiętać. Jak się, chyba łatwiej jest powtarzać takie rzeczy, jak się rozumie sens, nie? Tak. Różką nóżki czarowała, lecz wciąż nóżki czarne miała. Różka nóżki czarowała, lecz nóżki czarne miała. No prawie. Kilka słów rzuciła. Tak. No. A specjalnie przygotowała najhardkorowe... Nieprawda. Najłatwiejsze, tak? Tak. To były takie jedne z łatwiejszych, myślę. Takie, żebym ja też mogła je przeczytać. Jeszcze też nie mogłam wybrać najtrudniejszych, żebym sama ich nie mogła przeczytać. No.
Mam nadzieję, że to wideo Wam się spodobało i czekamy na Wasze komentarze na dole. Tak, podobnie łamanie języków w języku rosyjskim i polskim. I jeżeli uzbiera kilka takich fajnych, to ja myślę, że zrobimy przedłużenie. I oczywiście lajkujcie to wideo. Czekamy od Was dużo, dużo lajków. A strona, link do strony Klaudii zostanie pod tym filmikiem. Jeżeli jesteście ciekawi, to zapraszam odwiedzić. Naprawdę robię świetnie rzeczy. Dziękuję bardzo i do kolejnego odcinku. Następny poniedziałek. Pa, pa! Cześć! 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 Trafiłeś na kanał Miasto Opole. Jak zauważyłeś, od niedawna pojawiłam się na kanale. Zastanawiasz się dlaczego? Spróbuję to wyjaśnić. Zostałam wybrana pośród innych blogerów YouTube'a, żeby prezentować Miasto Opole, co było dla mnie niesamowitym zaszczytem. Od 2 lat prowadzę swój osobisty kanał na YouTubie i myślę, że to doświadczenie mogę jak najbardziej, najlepiej wykorzystać dla Ciebie. Postanowiliśmy stworzyć 3 rubryki na tym kanale. I tak, pierwsza to jest nasze miasto. W tej rubryce omawiamy najbardziej interesujące nas tematy związane z naszym miastem. Kolejna rubryka to ciekawe Opole. W tej rubryce będę zbierała dla Ciebie ciekawostki związane z historią naszego miasta. I ostatnia rubryka. Weekendowe Opole. Najbardziej powalająca rubryka związana z imprezą życia naszego miasta. I oczywiście zostań z nami. Wideo na naszym kanale będą się pojawiać w 3 dni. Poniedziałek, środa i piątek. A żeby tego nie przegapić, to proszę subskrybuj ten kanał. Do zobaczenia! Pa!